Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jeżeli mówimy o falach w kawie, to musimy się cofnąć do lat pewnie 60. w Stanach Zjednoczonych i tą pierwszą falą w kawie, no przynajmniej tak to jest uznawane, to jest kawa rozpuszczalna. To były czasy, chyba nawet, może nawet wcześniejsze niż 60. Kurczę, może ja skłamałem, bo to były czasy powojenne w Stanach Zjednoczonych, czyli na pewno wcześniejsze niż 60. No i wtedy Stany Zjednoczone też jeszcze nie były bogatym krajem, konsumenci nie byli bogaci, no i rozpoczęła się taka mocna popularyzacja kawy rozpuszczalnej. Czyli no mniej więcej te same czasy, co kuchenka mikrofalowa, tak? Wtedy się pojawiła. Kawa rozpuszczalna zaczęła podbijać gusta Amerykanów. No w Polsce sytuacja, czy w ogóle w bloku wschodnim, no sytuacja była zupełnie inna, tak? No my jesteśmy opóźnieni o wiele, wiele lat, co też może mamy jakąś premię za to opóźnienie, ale może do tego jeszcze przejdziemy. No i tak ta kawa rozpuszczalna była popularna i właśnie w połowie lat 60., czyli to pomieszałem, pojawiły się pierwsze kawiarnie sieciowe, czyli to były Starbucksy w Stanach Zjednoczonych, ale też inne kawiarnie, no i te napoje się trochę zmieniły, bo pojawiło się espresso, różne kawy na bazie espresso, zaczęło się to rozróżniać, ludzie się zaczęli tego uczyć i ta kawa się spopularyzowała. I to była druga fala. I zaczęto już wtedy zwracać też uwagę na to, na przykład, skąd kawa pochodzi. No bo gdy mamy kawę rozpuszczalną, czy jakąś taką kawę mocno, bardzo mocno ciemnopaloną, kupowaną w markecie za niewielkie kwoty, bo nie oszukujmy się, kawę można kupić bardzo tanio, no to zwykle nawet nie zwracamy uwagi, co to jest za kawa. Zwracamy uwagę na markę, ale nie dokładnie na to, skąd to ziarno pochodzi. No to ta druga fala już zaczęła zwracać uwagę na to, skąd ta kawa pochodzi. No a trzecia fala w kawie to już był przełom lat 70., 80. Wtedy powstało dla kawy takie ważne stowarzyszenie, Specialty Coffee Association. Właśnie to specialty, czyli ta kawa wysokiej jakości, tak jak moglibyśmy spojrzeć na przykład piwa kraftowe, tak jakbyśmy mogli spojrzeć na rzemieślniczy wypiek chleba, tak jakbyśmy mogli się zainteresować winami naturalnymi, to tak samo możemy się interesować kawą i wybierać to, co jest najlepsze. No i te lata 80. w Stanach Zjednoczonych to był ten początek tego kawowego boomu, gdzie zaczęły... Bo jeszcze może spójrzmy na cały proces. No, my mówimy o kawiarniach, ja prowadzę kawiarnię, w kawiarni się spotykamy, żeby napić się kawy, ale przed kawiarnią mamy oczywiście palarnię, która tę kawę wypala. Zwykle kawy wypalamy no, na tym kontynencie, na którym mieszkamy, a nie tam, gdzie kawa jest produkowana. Tak, tak teraz jest i tak to funkcjonuje. Przed palarnią mamy importera, tego, który sprowadza tę kawę, no, a przed importerem mamy jakieś tam eksportera, kooperatywę, no i na samym początku mamy farmera, który tę kawę uprawia. I w tej trzeciej fali w kawie, w specialty coffee, chodzi o to, żeby na każdym etapie zwracać uwagę na jakość. No i wszyscy mają do siebie zaufanie, że każdy na swoją działkę robi dobrze. No i potem mamy najlepszej jakości kawę. Jeżeli chodzi o kawiarnię, no to my skupiamy się na tym, oczywiście, żeby mieć dobry surowiec, dobrą kawę z fajnej palarni, z którą współpracujemy regularnie. Nie jest to tak, że budzimy się pewnego dnia i myślimy sobie, no dobra, tniemy koszty, kto ma dzisiaj najtańszą kawę. Tak, to zupełnie idzie inną drogą. Tak, to są raczej długie relacje, współpracujemy z palarniami po kilka lat. Są takie, z którymi współpracujemy od samego otwarcia, czyli od 2014 roku. My się skupiamy na tym, żeby tę kawę dobrze zaparzyć. Czyli bardzo interesują nas kawy przelewowe, które są Ci dobrze znane. Interesuje nas to, żeby wydobyć jak najwięcej smaku z tej kawy, żeby ta kawa miała ciekawy aromat. No to jest ta nasza działka, tak? Z kolei palarnia skupia się na tym, żeby tego ziarna nie przepalić i nie zniszczyć, no bo bez sensu byłoby mieć świetnej jakości ziarno, które później jest spalone na węgiel, a z kolei importer szuka ciekawych ziaren do sprowadzenia do Europy, a z kolei ci plantatorzy dbają o to, żeby jakość tych plantacji była jak najwyższa. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie.
Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.